Hej, 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 cześć, cześć, kolejny odcinek z serii Tomb Raider, jeden zresztą. Zaczynamy tutaj sobie od... miałaś iść w kino. Zaczynamy od szpilku sekretów. Łap się, dobra, super. To teraz musimy przeskoczyć. O, ładnie wykonany manewr. Bo tutaj na dachu generalnie znajduje się aż kilka tych sekretów, więc... Znaczy, no, jeden sekret, ale kilka rzeczy się na nim znajduje, więc... Nie. No nie. Dobrze, że mam od razu zapisane w tym momencie. Wspominam o tym shifcie ciągle. Okej. Dobrze. O, tak bardziej. Ajajaj, ona się od razu zabije, więc nawet nie próbuję wskazywać wam tego. Odbija się tutaj, tak? Musi być trochę dalej. Okej. Jaj! No nie chce mi się tego tak robić. Widzicie, to nie jest łatwe dojście tam, dlatego to jest sekret. No i dziewczyno, no... Nacisnąłem, mogłeś wyskoczyć, bym się wtedy złapał, bo muszę spróbować... O właśnie, taki wariant był dobry. I znowu zapis. Co by nie złamić. Teraz tutaj trzeba... O właśnie, o tym mówię. Tu się trzeba rozpędzić po prostu. Bo jest, widzicie, kawał drogi. No. I brakuje tego kroku jednego ciągle, jak ja się próbuję rozpędzić. A, tutaj już się nie rozpędzisz. O, tak. No i mamy sekret. I mamy tak, dużą apteczkę. Amunicję do rewolwera. Kolta, dokładnie rzecz biorąc. Tu jeszcze coś jest po tej stronie, właśnie. A on się do strzelby, którą znajdziemy w tej lokacji, jak już wspominałem. A tutaj dalej coś jest jeszcze, bo inno nie pamiętam. Teraz by trzeba było wrócić na dół jeszcze. Wow, patrzcie, co ja bym pominął jeszcze. Amunicję. Take it. Dobra, mamy sekreto numero uno. Znaczy, no. No w sumie... Nie, load, save. Teraz spróbujemy wrócić tą samą drogą. Shit. Trochę za daleko wyskoczyłem. Aj, szkoda, że ona się nie może odbić od tego i tak jakby poszurać po tym. I wtedy by się może nie zabiła, ale czekajcie, czy tutaj... Nie no, chyba nie ma jakiegoś innego wyjścia za bardzo z tej sytuacji. O, udało się, dobra, na farcie, bo na farcie, ale się udało. To zapis znowu musi być, bo jak gdzieś tam zaraz... No, jak się zaraz gdzieś dam dupy, to... Wolę mieć to czytane. Mamy już dwie zębatki. Idziemy jeszcze dodatkowo po trzecią. No ale oprócz tego jeszcze mamy sekret, więc może zaczniemy od sekretu, tak? Tylko ja pamiętałem mniej więcej, gdzie te sekrety są, ale musiałem sobie tak... musiałem sobie zobaczyć gdzieś tam w necie, czy to jest dokładnie ta lokacja. Znaczy, to nie jest też tak, że ja pamiętam wszystkie. Mam... znam... położenie czterech z nich. Właśnie wam pokazuję te, które znam. No. Dzięki. I nie wiem, czy chcecie zobaczyć wejście takie bardziej niewdzięczne po tą zębatkę, czy wdzięczne. Być może my skorzystamy sobie z tej opcji.
Czekajcie, to było tutaj, czy to było kawałeczek dalej? Bo kawałeczek dalej. O, to jest to wejście chyba. Z tego co pamiętam. Tak, to jest to wejście. To właśnie, to jest bardziej wdzięczne, ponieważ tutaj w tym miejscu nawet słychać dreptanie tego pana. Muszę trochę niżej zejść. Tutaj się trochę blokujesz, dziewczyno. Dobra. Prawie nic nie straciłem życia na nim, bo tak jakbym wszedł od strony wodospadu, tego, który się znajduje obok, to miałbym trochę klopsa. A tymczasem nie dałem się zaskoczyć nawet. Właśnie tutaj, dziewczyno, i mamy zaraz zębatkę numer 3 i możemy wykonać zaraz główne zadanie tej lokacji, czyli po prostu nałożenie tych zębatek w pewne miejsce. Zaraz zobaczycie zresztą gdzie. Tam też w okolicy znajdziemy jeszcze apteczkę i shotguna. No, dziewczyno. A tu klip dawałem specjalnie, a tutaj żeś zrobiła 5 kroków do przodu. Take it. Okej. Kurde. Nie przemyślałem tego. Small. Mamy ci large. Przypomniałem to zostawić na lepsze okazje, ale... No jest, jest. Dobra, to wychodzimy stąd w takim razie. Tutaj już właściwie załatwiliśmy sprawę totalnie. Zaczynając od zgnojenia T-Rexa oraz jego pół członków rodziny, że tak powiem, czyli mniejszych tyranozaurów. Nie no. Ale ten tutaj bydlak przynajmniej zginął. Przynajmniej. No i to jest właściwie jedyna taka okazja w tej części, żeby spotkać tego wielkoluda. Ale co mi tam. To tutaj mówię, tak jak już wszystko żeśmy zdobyli. Teraz czas. A tutaj było z tym. To było z tym trochę męczenia. Tutaj chyba na najwyższym możemy jeszcze wejść. O właśnie. To po to się męczyć. Ciach. Tu by się przydało uważać. Z jednego prostego względu. Ale tutaj jest dużo miejsc, w których tak naprawdę możemy złamać sobie nogi. No. Niezbyt oryginalne było to zejście, ale przynajmniej Lara żyje. I to się liczy. Tutaj żadnych wilków już raczej nie ma. Bośmy się ich pozbyli. Ostatnio. I zaraz będziemy mieli, znaczy ja będę miał przynajmniej lekko problemy z wejściem w pewne miejsce, ale to zaraz to sami zobaczycie zresztą. Tutaj jeszcze będę chyba normalnie, ale wejdzie go zapis. No, dobrze. Aj, nie złapał się. Dobrze, że tutaj pod wodą jest tak, że jak się zeskoczy, to ta woda nie ciągnie nas w dół. Znaczy, normalnie powinna ciągnąć nas w dół. Nie wiem, czy to jest coś zepsute. Cholera wie co, ale mówię. Nie. Tu będzie właśnie problem. Chociaż może jednak nie. I tu sobie zapiszemy grę. Skoro wykombinowałem coś takiego. No właśnie, zaczynamy od nowa. Łatwiej. Dobrze. I teraz tak. Idziemy sobie tutaj spokojnie. Wow.
kolei. Ale mnie tutaj rzuciło. Po kolei. Tutaj mamy przejście, które no, zaprowadzi nas do pewnego miejsca, ale tu również mamy. Nie! Tu nas już ciągnie w dół, niestety. Tu już nas niestety ciągnie w dół. Spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Bo ja mam taki pewien problem, że... Jakby to wam powiedzieć... Nie! Mam pewien problem z tym, żeby... No, to sterowanie do końca ogarnąć i niestety nie wiem schodzić za bardzo tak po krawędzi. Wow, ale fart. Nie, no się zbiło od tego, ale ściema, ale ściema! Dobrze. No, tu jest właśnie problem z tym topornym sterowaniem w tej larze trochę. Ona nie reaguje od razu i przez to ja mam na duże problemy, żeby przejść tą grę, ale gra jest świetna tak naprawdę, więc tego od niej wymagać. Zaraz jeszcze sprawdzę na klawiaturze, czy się nie da jakoś tak szybko zejść na dół. Jakiegoś klifta trzymać czy coś. Tu wykonamy zapis. Ryczego. Chyba, że nie chcemy mieć apteczki, ale ja wolę ją tutaj sobie zdobyć. Jest klawiszologia. No nie ma tutaj nic takiego. Load. No nie, nie tak. Chyba żebyśmy doskoczyli na przykład stamtąd, bo ja nie umiem chodzić po krawędziach za bardzo. Się rozpędzę. Tak jest, udało się. I tutaj mamy właśnie to, o czym mówiłem, czyli sekret. Teraz trzeba zwrócić się do góry. To nas tu pociągnie na dół niestety. Niestety to nas tutaj aż pociągnie w dół. O, chociaż... A nie, dobra. Jednak nas ciągnie. Cały czas. What the fuck? Okej, no i mamy apteczkę. Idziemy teraz na górę. Tam teraz zrobimy to z tymi zębatkami i będziemy mogli udać się pod wodospad, bo tam znajduje się przejście do kolejnej części gry. Tylko to też spokojnie, bo najpierw będziemy musieli jeszcze odkryć jeden sekret, no z który jest tak naprawdę grana nas wymusza. Czy wymusza, no może w taki sposób. Która po prostu daje nam wolną rękę. O, może w taki sposób. I pomaga nam znaleźć jeden z nich. Ale z tych zapisów i tak dużo wykonuje. Okej. Nie! No nie wierzę. Czemu ona tam skoczyła? Tam nie chciałem. Wow. Wow. Się rozpędziłem nie w tą stronę.
No i walka z tym przeskakiwaniem trochę trwa. No. Kamera. Pado, nie wiem, który to jest przycisk nawet. Load. Mam tutaj przycisk pado jakiś. Taki, który... pomaga okręcić się kamerą. Będę się to ogarnąć jeszcze na spokojnie. Lololo. Lololo. No i w ten sposób teraz czas dostać się do tych. Jedna. Okej. Jedna zębatka ułożona. Druga zębatka będzie włożona. I czas na trzecią. Maszyn. Pięknie. Teraz zapiszę sobie tutaj tego. Jakby coś mi wywaliło. I otwieraj. No i te zębatki oczywiście trochę zadziałały. Coś tam zadziałało. O, proszę bardzo. Nie! Chyba, że mnie to nie wyrzuci. Dobra, nie wyrzuciło mnie na dół. Bo tutaj, o właśnie, mamy naszą upragnioną strzelbę. Czekaj, Lara. No, take it to. No, mamy strzelbę i możemy płynąć teraz dalej. Płyń tutaj. Tu w tej dziurze niestety nic, a nic nie ma. Więc możemy płynąć dalej, czy też nie? One są tylko tak na, tak powiem, zmyłkę. Albo na wzorek. Płyń, płyń. Przez te wąskie korytarze. Na warszawiaka. Jeszcze trzeba podpłynąć trochę wyżej. No, płyń. Tą dziurę. No. O. Ledwo co. Czy mi tutaj dziewczyna utonęła. No i mamy sekret numer 4, tak jak mówiłem. Znalezienie tego sekretu wymusza na nas już sama gra. Znaczy w sumie jakbyśmy się uparli, to nie musielibyśmy tędy płynąć, tylko przeskoczyć sobie przez tą bramkę i iść od razu na dół, ale ja wolę zrobić to w taki sposób. I tutaj oczywiście amunicja do shotguna raz dwa. Czyli w sumie mamy już i zaraz zobaczymy ile. Zobaczmy, ile mamy amunicji. Aż 12 sztuk. Całkiem niezły wynik. I tutaj trzeba będzie przeskoczyć. No. Ona też tak, ale chyba trochę straciłem życia przez to. No więc użyjmy sobie małej. Chociaż. Dobrze. I tutaj chyba wykonamy sobie tak zwany skok na główkę. Tylko chwila. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Bo ja nie jestem mistrzem w skakach. Kurde, nie wiem, jak się robi to. Więc jakieś przyciski trzeba dodatkowo chyba przycisnąć oprócz skoku. Wtedy by tak można było na głowę skoczyć. Ale tak też jest dobrze. No i z tym miłym akcentem zakończyliśmy Lost Valley. I zaczynamy misję numer 4. Jedną z ostatnich w sumie w lokacji azteckiej, tak? Chyba to było to.
Tu mamy jakby dwa zamknięte przejścia. Czekajcie, to mnie zastanawia, co jest tutaj. Ale zapewne musimy coś najpierw przekomancypować sobie gdzieś dalej tutaj tą drogą, żeby w ogóle myśleć. Wow! Czekajcie, czekajcie. To się robi. Już wiem, co trzeba zrobić. Tylko to się robiło chyba delem, nie? Teraz to sprawdzimy. Nie pomyślałem w ogóle o tym, żeby zapisać już na początku takie pułapki, to i mam nadzieję, że tylko jeden kamień jest endem. Endem. A jeszcze raz. Czekajcie. To będzie tak jakby. Nie no, czekajcie. Roll. Oprócz enda coś jest jeszcze? Zaraz spróbujemy. No. Już niby zamknięte, tak? Co to jest? Co ja tu mam niby zrobić? Ty, co ja tego nie pamiętam? Jest kitu. Żadnych wejść nigdzie nie ma. Żadnych wejść, czegokolwiek. Niczego tu nie ma. Ja się postrzelam tutaj. Może coś innego trafię. To jeszcze trzeba zrobić. To jeszcze nie wiem co. Dobra, wiecie co? Może... ja sobie przypomnę, co tu trzeba zrobić. Zobaczymy się w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że niedługo na kanale będzie. Na razie.